propaganda NZ-owska to jest coś, co jest fenomenem nie dlatego, że to są gazetki, które na bieżąco zamieszczają informacje, co się dzieje w świecie, w Polsce i tak dalej, bo to jest normalny zakres prac, które każda duża organizacja konspiracyjna miała w sobie, ale jest cały dział wydawnictw NZ-owskich, to się mieści w Wydziale Propagandy, inaczej nazywał, ale generalnie jest to propaganda, to są publikacje ideowo-polityczne, publikacje programowe. To są duże książki, duże opracowania, które mówią o tym, jaka Polska powinna być po wojnie, jaka Polska powinna być w przyszłości. To są programy reformy rolnej, reformy ustroju państwa, programy graniczne, ale mamy też coś, co jest fenomenem na tle całego polskiego podziemia, bo nikt tym się nie zajmował, nikt tego nie robił. Mamy także stosunek do Europy, wizja powojennej Europy. Koncepcja Unii Europejskiej rodzi się w 1942-1943 roku w głowach młodych, przedwojennych absolwentów polskich uczelni, ludzi 20-30-paroletnich, młodej polskiej inteligencji. Oni tę wizję mają, że przyszłością Europy wobec z jednej strony potęgi Niemiec, która będzie złamana i musi być złamana, ale z drugiej strony bolszewizmu, koniecznością będzie jakaś integracja. Oczywiście nie taka, jaka nastąpiła, w jakiej jesteśmy. Nie miało to nic wspólnego ani z socjalizmem, ani z biurokracją. Miała być to rodzina narodów chrześcijańskich, zorganizowana na wzór pewnych unii, które Polska miała w swoich wiekach dawnych, które były świeciły przykładem, były fenomenem na tej ówczesnej Europy, oazą wolności. To była ta wizja, ale żadna inna organizacja, żadne inne środowisko takiej wizji nie miało. A w koncepcjach NZ-owskich to się pojawia. I to się pojawia w kilku różnych wariantach. Jako Międzymorze, ten wał ochronny przed Bolszewią, ale też w ścisłych sojuszach z Wielką Brytanią, Francją, USA, czyli daleko sięgające. I to były wizje sięgające kilkadziesiąt lat naprzód. Mówię, nie miała tego żadna organizacja, nikomu to się w głowie nie mieściło. Tu dymiły kominy krematoriów, łapanki na ulicach codziennie, ekspedycje karne na wsiach, a tu siedzą ludzie, ryzykują życiem, są łączniczki, które to roznoszą, ryzykują życiem, piszą takie rzeczy i rozpowszechniają, żeby ludzi uczyć. Uczyć czegoś, co jest niezbędne przy trwaniu społeczności jakiegoś narodu, jest niezbędne, żeby mieć wizję na przyszłość i próbować ją realizować, mieć zwolenników, szukać do tego. To jest zresztą to, co obok szkół podchorążych, które były na bardzo wysokim poziomie i dawały młodzieży możliwość pewnego tak jakby wyżycia się, ale jednocześnie złapania tego, czego nie mogli, bo przed wojną poszliby sobie do podchorążówek po maturach, prawda? W czasie wojny tego nie było. I w każdym powiecie zorganizowanym przez NZ były szkoły podchorążych. Były na bardzo wysokim poziomie. To były te dwa czynniki, które przyciągały młodych, dynamicznych, bardzo wartościowych ludzi, czyli propaganda, tak właśnie wysoko rozwinięta, i szkolenie wojskowe dla potrzeb przyszłego wojska. To, czego inni nie mieli. I ciekawa jest reakcja innych organizacji podziemnych na to, co ludzie wypisują, że mają wolność wypowiadania się, wolność polityczną i w konspiracji, nielegalnie, w tych gazetkach mogą pisać to, co chcą. W prasie tak zwanej sanacyjnej, czyli organizacji postpiłsudczykowskich, w roku 1942-1943 pojawiają się artykuły, apele właściwie, wzywające, żeby w podziemiu wprowadzić co? Cenzurę. Naprawdę, to jest absurd jakiś. Oni pisali, wzywali do tego, żeby Komenda Główna AK zajęła stanowisko i narzuciła cenzurę prewencyjną. Że nie może być tak, że sobie w gazetkach każdy pisze co chce. Ma być tak jak przed wojną. Sławimy marszałka, sławimy program mocarstwowy, który legł w gruzach bardzo szybko, ale nie piszemy takich rzeczy, jak sobie niektórzy wypisują. A to jest fenomen, bo tu to było dla ludzi pociągające. I teraz tak, z Żydowskiego Instytutu Historycznego uczony dr Paweł Szapiro przeprowadził tak zwane badanie naukowe, znowu duży cudzysłów, weźcie, pamiętajcie o tym, i stwierdził, że przebadał 100 kilkadziesiąt pisemek NZ-owskich, centralnych, głównie Szańca, i znalazł z nich 150 tekstów antysemickich. Czyli w każdym numerze był jakiś jeden duży, ważny tekst antysemicki. No groza, prawda? Co to za organizacja, która tu krew się leje, ludzie giną, a ci tylko chcą Żydów mordować i jeszcze o tym dodatku piszą jawnie i bezczelnie w konspiracyjnej prasie.
To zostało opublikowane bodajże tam w 1988 roku, znowu poszło w świat, mi się na to powołują do tej pory, tak jakby się nic nie zmieniło. Mój młodszy kolega Wojtek Muszyński, który niedawno obronił znakomity doktorat organizacji polskiej, zrobił pracę magisterską o propagandzie Narodowych Sił Zbrojnych. Zbadał więcej tej prasy niż dr Paweł Szapiro, a więcej egzemplarzy. Stwierdził, że na tematy żydowskie jest 74 artykuły tylko, czyli połowę tego, co stwierdził dr Paweł Szapiro, i wśród nich nie ma takich artykułów antysemickich, jakie on rzekomo gdzieś znalazł. Opublikował to. Co się stało? Nic, milczenie. Jeśli się komuś coś zarzuca, ktoś stwierdza, że kogoś łapie na kłamstwie, na gorącym uczynku, to ktoś się powinien albo bronić, powiedzieć tak, mam rację, bo tu mam dowody, albo publicznie przeprosić, prawda? No, ale to widocznie nie jest w stylu pewnych ludzi, żeby przepraszali za to, co zrobili. I nie praca Wojtka Muszyńskiego jest podstawą do oceny NSZ-u, tylko na przykład ustalenia Pawła Szapiry, bo on napisał, że 150 artykułów antysemickich wiemy, zostawiamy, zbadane, zamknięte. Nic nie jest zamknięte, nic nie jest stwierdzone, to wszystko jest przed nami. Tak jak nie było tego ani w centralnej prasie, przynajmniej w takim wymiarze i w takiej skali, bo jest bardzo dużo artykułów na przykład informacyjnych. W wywiadzie NSZ-owskim jest bardzo dużo materiałów o Żydach, ale to jest analiza, co się dzieje w gettach, gdzie idą transporty, co się z tymi Żydami dzieje. Czysto informacyjne, obiektywne informacje, obiektywne materiały, które służą do analizy wywiadowczej, że jest okupacja, jest mordowanie ludności żydowskiej, odbywa się to w taki sposób, na takich terenach, Niemcy tak organizują transporty. Zero ideologii, zero inwektyw. Informacja, tak, czysta informacja. To jest podstawa tych publikacji. Czy ktoś to odwoła? Nie. I teraz poza tą sferą, o której mówimy, czyli naukową, czyli tą najbardziej nośną, która powinna być opiniotwórcza, mamy całą sferę powszechnej, zwykłej propagandy, codziennej. Już nie mówię o Gazecie Wyborczej, o tamtej dyskusji, która się przetoczyła i zakończyła się taką konkluzją, a w innej gazecie Krystyna Kersten też napisała wtedy, że no, nie mamy dowodów, rzeczywiście. W takiej długiej dyskusji po 2 latach nie ma bezpośrednich dowodów, że NSZ mordował Żydów, że miał takie piśmiennictwo, że organizował jakieś akcje, że wzywał do tego, ale była taka atmosfera, skoro wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym wiedzą, to coś musiało być na rzeczy. Czyli ja tu wezwę połowę z Państwa, że jesteście złodziejami, prawda? A później na koniec stwierdzę, jak mnie będziecie chcieli bić. Nie, no wiecie, no może nie złodzieje, ale jak wyjdę stąd, to powiem, ale przynajmniej chcieli ukraść, prawda? To jest mniej więcej ten sposób rozumowania. Was obrażę, nic nie stwierdzę, ale to pójdzie w świat i zostanie. I takie coś idzie w świat i zostaje. I poza tą sferą naukową, poza tą centralną prasą, mamy cały czas sączony jad w prasie, która... Nie wiem, jak ją właściwie nazwać, bo to w okresie stalinowskim byłoby to proste, ale stalinizmu teraz nie ma. Mam tu taki artykuł z pisemka, które się już zmieniło, teraz się nazywa inaczej, to jest Das Jiddische Wort, słowo żydowskie, 92 rok. To było właśnie z okazji tej 50. rocznicy NSZ-u i tej sesji naukowej, o której mówiłem. Jaki Chaim Skrzydło, według mnie to jest pseudonim kogoś wówczas pewnie znanego, bo tam dużo osób pisało pod pseudonimami. Tytuł brzmi Nobilitacja zbrodniarzy na marginesie 50-lecia NSZ. Nie chcę to Państwu cytować, chociaż kawałki są znakomite i smakowite, że NSZ całą okupację przemyśliwał, jak tu tych Żydów mordować, ale nie chciał tego robić pod własnym szyldem, to razem z Niemcami to robili, żeby na Niemców na przykład spadło, prawda? No mamy pogrom kielecki i pisze, nie od rzeczy będzie przypomnienie, że Kielecczyzna to był teren dobrze opanowany przez NSZ. No co ma piernik do wiatraka? Skoro na Kieleczyźnie był NSZ, no to coś jest na rzeczy, że pogrom kielecki tam się stał i kto go zrobił, prawda? Gomułka na przykład mówi, że to zrobili harcerze, księża i andersowcy zrzuceni na spadochronę. Też można, no tak było to. My się dzisiaj z tego śmiejemy, ale w prasie w 1946 roku i przemówienia Gomułki przez sekretarza PPR-u, to jest jednoznaczne, że to zrobiła szlachta, kler, harcerze i andersowcy. Tu mamy w 1992 roku NSZ-owców. Przywołany jest na przykład autorytet moralny Aleksander Małachowski. Dzisiaj może mało kto już pamięta, kto to był.
Nawet przez jakiś czas był marszałkiem Sejmu, taki marszałek senior, facet z taką straszną brodą dotąd, który tak brodę zawsze głaskał. Był bardziej lewicowy od lewicy, teraz działał, się nazywało to ta partia Bugaja, Partia Pracy, coś takiego. Unia Pracy, coś takiego. Tam chyba w tym zaczynał, ale najbliżej mu było do tych, którzy są dzisiaj z niejakim Napieralskim, albo tak, różnie to nazywa. Bliżej mu było chyba w tą stronę. I ten człowiek, czyli Małachowski, który rzekomo wywodził się od marszałka Sejmu Wielkiego czteroletniego, o tym samym nazwisku, jak mój kolega heraldyk stwierdził, tamta linia w nim wymarła w 1807 roku, więc albo był Aleksander Małachowski fenomenem, Matuzalemem wiekowym, że uchował się jako ostatni nieznany, albo się jakoś do tego rodu podłączył, co jest bardziej prawdopodobne. I napisał w Życiu Warszawy, Małachowski coś tu w Hucznie Wychodzącym, czy w Życiu wtedy się nazywało, taki artykuł, jak on był w konspiracji na terenie Kielecczyzny i jako członek struktur sądownictwa Armii Krajowej pamięta, ile wyroków wydał na NZ-owców, którzy mordowali Żydów i byli łapani na gorącym uczynku. Aleksander Małachowski w roku 1944, tak jak wtedy rzekomo miał tą działalność prowadzić, był człowiekiem 20-letnim. Przed wojną wojsko oczywiście nie służył. W AK, do której się przypisywał, stwierdził, że ma dwóch świadków, majorów Armii Krajowej, którzy od kilkunastu lat już wcześniej nie żyli. No ale przecież kto by zakwestionował nieżywy, prawda? I skoro on mówi, że oni wiedzieli, że on był, no to tak widocznie miało być. Ja mu gdzieś tam postawiłem publiczne pytanie, że skoro był w sądownictwie AK, no fenomen dwudziestolatków nie było w takich strukturach, ale skoro był, to niech przedstawi dowody, gdzie, kogo skazano, za co. Nigdy, nigdzie, nikogo. I środowiska akowskie jednoznacznie to stwierdzały. Nigdy nie było żadnych postępowań przeciwko NZ-owcom mordującym Żydów, żadnych skazań, żadnego udowodnienia tego typu. Ale Aleksander Małachowski, autorytet moralny, napisał, Heinz Szydło się tym posłużył, znowu mówię, takie publikacje idą w świat, służą temu, co nazywamy tą propagandą, no w sumie stalinowską, bo to jest dalszy ciąg tego, co oni robili. I się nic nie zmieniło.